W sercu malowniczych Sudetów skrywa się wyjątkowe miejsce. Góry Stołowe to niezwykłe formacje skalne, które przyciągają ciekawą budową i tajemniczym pochodzeniem. Ich płaskie szczyty i strome zbocza oferują niesamowite widoki i niecodzienne krajobrazy, które zostały docenione przez twórców znanych produkcji filmowych. W 1993 roku, aby chronić te cenne obszary, utworzono Park Narodowy Gór Stołowych. Park ten rozciąga się na powierzchni ponad 60 km2 i zajmuje południowo-zachodnią część Gór Stołowych. Obszary objęte ochroną obejmują zarówno polską, jak i czeską stronę. W tym filmie skoncentrujemy się wyłącznie na atrakcjach po polskiej stronie i zabierzemy Was w podróż po niezwykłych górach stołowych. Zobaczymy Szczeliniec Wielki, pełen fantazyjnych formacji skalnych. Odwiedzimy Błędne Skały z mnóstwem wąskich przejść i szczelin. Wybierzemy się na spacer wśród skał przypominających grzyby. Staniemy u stóp wysokich radkowskich skał. I pokonamy pętlę obejmującą m.in. Białe Skały, Skały Puchacza oraz Narożnik. Zapraszamy w Góry Stołowe. Góry Stołowe zostały wypiętrzone około 30 milionów lat temu. Są jednymi z nielicznych w Europie górami o budowie płytowej. Ich nazwa pochodzi od piaskowców ciosanych, które są ułożone poziomo i są płaskie jak stół. Najwyższym szczytem Gór Stołowych jest Szczeliniec Wielki, na który teraz wejdziemy. Trasa na Szczeliniec Wielki i z powrotem w spokojnym tempie zajmuje około 2 godzin. Po zostawieniu samochodu na jednym z płatnych parkingów w Karłowie wystarczy kilkuminutowy spacer między budkami z goframi i lodami, by dotrzeć na początek szlaku. Na Szczeliniec Wielki prowadzi 665 kamiennych stopni, a wędrówka odbywa się żółtym szlakiem, który biegnie głównie przez las. Po pokonaniu ponad 100 metrów przewyższenia docieramy do malowniczo położonego schroniska. Stoi tuż przy tarasach widokowych, które opadają w kilkudziesięciometrową przepaść. Następnie trasa wjedzie przez niesamowity skalny labirynt. By na niego wejść, trzeba kupić bilet wstępu. W sezonie zaleca się go kupić wcześniej przez internet. Warto wiedzieć, że po wejściu na trasę skalnego labiryntu nie ma możliwości powrotu do schroniska. Jedyna droga prowadzi w dół, do Karłowa. Od listopada do kwietnia trasa jest oficjalnie zamknięta, a zwiedzanie odbywa się na własną odpowiedzialność. W skalnym labiryncie możemy zobaczyć mnóstwo fantazyjnych formacji skalnych, wśród których poprowadzona została trasa turystyczna. Na trasie natkniemy się na przykład na fotel pradziada, zwany również tronem liczy rzepy, który jest najwyższym punktem Szczelińca Wielkiego. Jego wierzchołek jest płaski jak stół, dzięki czemu znakomicie nawiązuje do nazwy pasma. Polecamy również puścić wodze fantazji i na własną rękę szukać formacji skalnych, które coś przypominają. To naprawdę świetna zabawa. Następnie trasa prowadzi przez Piekiełko. To wielka, szeroka szczelina, głęboka na 25 metrów. Dla równowagi, pierwszy taras widokowy po Piekiełku to niebo.
Droga powrotna do Karłowa wiedzie zielonym szlakiem, głównie przez las, po kładce i po schodach. Błędne Skały to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Gór Stołowych. Pomiędzy różnorodnymi formacjami skalnymi wytyczono szlak turystyczny, który tworzy malowniczy labirynt. Ciekawostką jest to, że kręcono tutaj m.in. opowieści z Narni. Błędne Skały znajdują się na stokach Skalniaka na wysokości 852 metry nad poziomem morza. Spacer przez Błędne Skały zajmuje około godziny spokojnym tempem. Samochód można zostawić na darmowym parkingu dolnym, skąd trzeba przespacerować się nieco ponad godzinę niebieskim szlakiem, lub skorzystać z opcji płatnego parkingu górnego, który usytuowany jest obok wejścia na szlak. Parking ten czynny jest tylko w sezonie letnim i funkcjonuje tu ruch wahadłowy, którego organizacja zmienia się co 30 minut. Wejście na trasę Błędne Skały jest płatne. W sezonie letnim warto kupić bilet wcześniej przez internet, by mieć gwarancję wejścia. W okresie zimowym nie jest pobierana opłata, jednak zwiedzanie odbywa się na własną odpowiedzialność. W labiryncie Błędne Skały, podobnie jak na Szczelińcu Wielkim, znajdziemy wiele formacji skalnych przypominających różne obiekty. Najbardziej charakterystycznym jest Kurza Stopka. Spora część trasy wiedzie po drewnianych pomostach, które zostały zamontowane z uwagi na podmokły teren. W Górach Stołowych można napotkać skały podparte patykami, co ma chronić je przed zawaleniem. Zwyczaj ten prawdopodobnie został zapoczątkowany przez tutejszych przewodników. Przeciskanie się przez wąskie szczeliny może być wspaniałą zabawą dla dorosłych i dzieci. Warto jednak mieć świadomość, że w sezonie wąskie przejścia mogą się korkować, co wydłuża czas przejścia szlaku. Skalne Grzyby to skupisko skał, które warto zobaczyć w czasie pobytu w Górach Stołowych. Ścieżka wśród skalnych grzybów biegnie przez las, w którym co jakiś czas pojawiają się ciekawe formacje skalne, które kształtem przypominają właśnie grzyby. Skalne Grzyby to bardzo przyjemna i mniej uczęszczana trasa, której przejście zajmuje około 3 godzin, a wejście jest bezpłatne. Na szlak można wejść z kilku stron. My pokażemy Wam trasę, która prowadzi z bezpłatnego parkingu Batorówek. Początkowo trasa wiedzie szeroką ścieżką, niebieskim i żółtym szlakiem. Następnie prowadzi żółtym szlakiem, który po jakimś czasie łączy się z szlakiem czerwonym. Bardzo szybko pojawiają się pierwsze skałki dające namiastkę tego, co czeka za rogiem. W lesie co jakiś czas wyłaniają się fantazyjne formacje skalne, które przypominają skalne grzyby. Po drodze mijamy też m.in. skalny mur i lamę. Na rozwidleniu szlaków warto kontynuować wędrówkę czerwonym szlakiem, na którym można zobaczyć mnóstwo skalnych grzybów, a także skalne wrota. Radkowskie Skały, zwane inaczej bastionami, to formacje skalne znajdujące się w Górach Stołowych w pobliżu drogi Stu Zakrętów. Przybierają bardzo fantazyjne kształty i wznoszą się niemal pionowymi ścianami. Spacer przez Radkowskie Skały zajmuje ponad godzinę, a wejście jest bezpłatne.
Samochód można zaparkować na bezpłatnym parkingu przy drodze 100 zakrętów. W czasie wycieczki pokonujemy pętlę, która prowadzi zielonym i niebieskim szlakiem. Rozpoczniemy wędrówkę zielonym szlakiem, który prowadzi wąską ścieżką wzdłuż wysokiego skalnego muru pokrytego mchem. Z jednej strony mamy nad sobą pionową ścianę, a z drugiej strome osuwisko porośnięte drzewami. Dlatego nie polecamy tej trasy dla osób z lękiem wysokości. Na rozwidleniu dróg wybieramy ścieżkę prowadzącą niebieskim szlakiem w stronę baszt. Ta część trasy nie ma stromych podejść. Co jakiś czas możemy podziwiać skały o charakterystycznych kształtach. Na spacerze wśród radkowskich skał nie spotkaliśmy nikogo. Jest tu naprawdę pusto i zachwycająco. Kolejną atrakcją Gór Stołowych, którą chcemy Wam pokazać, jest pętla, która obejmuje kilka szlaków i w czasie wędrówki można zobaczyć m.in. Białe Skały, Skały Puchacza oraz Narożnik. Przejście pętli zajmuje około 3 godzin, a wejście jest bezpłatne. Samochód można zaparkować na bezpłatnym parkingu Białe Skały. Przy drodze 100 zakrętów dostępny jest jeszcze jeden darmowy parking. Z parkingu kierujemy się na szlak. Pętlę możemy pokonać w jedną lub w drugą stronę. Wędrówkę zaczniemy żółtym szlakiem, który później łączy się z zielonym i prowadzi wśród ciekawych formacji skalnych, m.in. wśród białych skał, które swoją nazwę wzięły od zabarwienia charakterystycznego dla piaskowca. Kolejnym etapem jest wędrówka niebieskim szlakiem, który prowadzi wśród skał Puchacza. To wysokie na kilkadziesiąt metrów urwisko skalne, które powstało na terenie dawnego kamieniołomu Piaskowca z czasów II wojny światowej. W czasie wędrówki mijamy jedną z najbardziej charakterystycznych formacji skalnych w tym regionie, czyli Skalną Czaszkę. Kolejno przechodzimy obok Kopy Śmierci i wchodzimy na narożnik, czyli szczyt, który jak sama nazwa wskazuje ma kształt narożnika. Rozpościera się z niego przepiękny widok na Szczeliniec Wielki. Po przejściu pętli można jeszcze podejść na Fort Karola. Z parkingu kierujemy się w stronę niebieskiego, zielonego i żółtego szlaku. Trzeba wdrapać się pod górę i odbić w prawo na stary pruski fort, który miał kontrolować granice z Austrią i pilnować ładu i porządku. Dziś niewiele z niego pozostało, ale rozpościera się stąd przepiękna panorama Gór Stołowych. Wejście na fort jest bezpłatne, a trasa z parkingu i z powrotem zajmuje około 30 minut. Dodatkową atrakcją Gór Stołowych może być sama droga, którą dojedziemy do większości atrakcji. Nazywana jest drogą 100 zakrętów i łączy Kudowe Zdrój z Radkowem. To malownicza trasa o długości ponad 20 km, przebiegająca głównie przez gęste lasy. Szosa jest wąska i kręta, a uroku dodają jej drzewa rosnące wzdłuż drogi, które tworzą naturalny tunel. Góry Stołowe to niezwykłe miejsce w Polsce, które oferuje niesamowite widoki i wyjątkowe krajobrazy.
Mamy nadzieję, że z tym filmem zaplanujecie udaną wycieczkę w te rejony. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.